Czy masz świadomość? Coraz bardziej chore, a zarazem coraz potężniejsze społeczeństwa wszędzie uczyniło świat środowiskiem i dekoracją swojej choroby, a zatem zamieniło go w chorą planetę. Guy Debord postrzegał swoje czasy jako nieustającą wojnę, zaś całe jego życie było zaangażowaniem w tworzenie strategii. Giorgio Agamben. Sztukę wojenną można określić jako umiejętność dostrzegania właściwych, sprzyjających zwycięstwu momentów bitwy. To one, pojawiając się na chwilę w zgiełku wojny, mogą odsłonić nowe możliwości, a ich wykorzystanie odmienić układ sił. Paweł Mościcki. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Paweł Mościcki, autor książki My też mamy już przeszłość, Guy Debord i historia jego i historia jako pole bitwy. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Pawle, kim był Debord? Ja oprócz tego, że się przywitam, też bardzo dziękuję za umieszczenie mnie w takim towarzystwie z cytatem, bo to niezwykle mnie nobilituje. Jest to honor niezasłużony, ale jestem wdzięczny. Kim był Guy Debord? Mówiąc w skrócie, bo nie ma innego wyjścia, był to przede wszystkim krytyczny myśliciel, próbujący rozpracować przemiany współczesnego świata i jest w związku z tym i dzięki temu autorem kilku takich szlagierowych tekstów właściwie XX wieku na czele z książeczką, manifestem pod tytułem Społeczeństwo spektaklu, które należy do absolutnego kanonu myśli filozoficznej, socjologicznej, politycznej XX wieku, ale też Guy Debord był działaczem politycznym, dzisiaj byśmy może powiedzieli aktywistą, chociaż prawdopodobnie wolałby określenie rewolucjonista, który był jedną z istotnych postaci protestów czy rewolucyjnych wydarzeń maja 68 razem ze swoją grupą sytuacjonistów, ale był też filmowcem, wydawcą, kierownikiem takiej organizacji, powiedziałbym, polityczno-awangardowej, jaką właśnie była międzynarodówka sytuacjonistyczna. Jednym słowem, człowiekiem dość wielorakim, a zarazem integralnym, bardzo spójnym i właściwie we wszystkich tych manifestacjach publicznych stający jakby w tym samym miejscu i rozpracowujący ten sam problem, jakim jest właśnie to tytułowe społeczeństwo spektaklu i problemy, jakie wiążą się z powstaniem takiego społeczeństwa, które Guy Debord obserwował na bieżąco, że tak powiem. To o społeczeństwie spektaklu jeszcze dzisiaj porozmawiamy, natomiast chciałbym zacząć rozmowę od Ukrainy. Gdyby Debord dziś żył, to co by mówił na temat, pisał na temat wojny na Ukrainie? Tak ostatnio czytając książkę Jak Zachód wywołał wojnę na Ukrainie, w jaki sposób polityka USA i NATO doprowadziła do politycznego kryzysu wojny i ryzyka konfrontacji. To taki długi tytuł książki, która została wydana jakiś czas temu przez wydawnictwo Wektory z Wrocławia. To zastanowiłem się, co by powiedział Debord o tej książce i jego treści. Jak pan myśli? Tutaj zadanie jest trudne i wręcz niemożliwe, bo wiadomo, że nie żyjemy w tych samych czasach. Natomiast wydaje mi się, że Guy Debord, który nie był specjalnie znany z jakiegoś komentowania aktualnych wydarzeń politycznych, raczej zastanawiał się nad taką ukrytą strukturą, która te wydarzenia nam prezentuje albo zarządza ich rozwijaniem się i kształtowaniem. Myślę, że tą książkę Benjamina Abeloa, swoją drogą ważną, i myślę, że szczerze powiedziawszy po jej lekturze zastanawiałem się, chciałbym usłyszeć kontrargumentację
wobec tego, co w tej książce jest wypunktowane, bo to na pewno by nam pomogło trochę oprzytomnieć i w ogóle się zorientować. Kontrargumentację z czyjej strony? Jest to na pewno książka, która w dużej mierze destabilizuje taką ogólną, dominującą u nas w Polsce, ale w ogóle na Zachodzie narrację na temat w ogóle wydarzeń w Ukrainie z ostatnich, powiedzmy, 8 lat, czy nawet dłużej. Myśmy się dosyć mocno domknęli i poza tą generalną narrację raczej się nie wychodzi, raczej nie wolno wychodzić, nie wypada. I to jest oczywiście bardzo, ma to rozliczne negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o naszą, że tak powiem, społeczną kondycję i dlatego takie książki są potrzebne. Ja nie mówię, że trzeba się z nią zgadzać w każdym punkcie, to jest na inne dyskusje i prawdopodobnie nie ze mną, bo ja się nie uważam za jakiegoś specjalistę od tego, ale wydaje mi się, że takie książki są ważne, bo one właśnie każą się trochę krytyczniej przyjrzeć i myślę, że w tym sensie Debord z pewnością byłby człowiekiem, który chciałby patrzeć trochę w poprzek i poprzez to, co do nas dociera w takiej, powiedzmy, pierwszej linii tego medialnego szumu, czy propagandy politycznej, czy wypowiedzi różnych polityków, ekspertów i tak dalej, bo jego generalne przekonanie było takie, że większość tych rzeczy są nam prezentowane, czy w ogóle prezentują się nam w sposób, który właściwie uniemożliwia nam zrozumienie tego, co się dzieje, uniemożliwia nam doświadczenie tej realności historycznej w sposób jakiś autentyczny czy namacalny i raczej nam przeszkadzają, czy manipulują naszą percepcją, niż ją wyostrzają, nie wiem, uczą nas tego, jak rzeczywistość postrzegać. I w tym sensie wydaje mi się, że Debord mógłby należeć do jakichś zainteresowanych czytelników tej książki Abeloa. Czy by się zgadzał ze wszystkimi punktami, to tego oczywiście nie wiem. Wspomniał już pan o książce Społeczeństwo spektaklu Debora i pytanie jest takie, czy ona jest aktualna. Ona zaczyna się od zdania: życie społeczeństw, w których panują nowoczesne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli. Proszę przypomnieć, w jakich czasach on o tym pisał, i właśnie odnieść się do pytania, czy warto dzisiaj czytać Społeczeństwo spektaklu? Ja uważam, że to jest lektura obowiązkowa, ponieważ jest to książka bardzo aktualna. Myślę, że ona nie jest aktualna w takim sensie, w jakim, powiedzmy, aktualna jest książka Abeloa. Tak? Mówimy oczywiście o zupełnie innym typie pisarstwa i w ogóle gatunkach i tak dalej. Tak? Ale książka Abeloa próbuje nam pomóc zrozumieć ten proces, w który jesteśmy zaangażowani, chcąc nie chcąc, jako społeczeństwa właściwie Europy i całego świata w związku z tym. Natomiast Guy Debord próbuje pójść krok głębiej, a mianowicie w ogóle zastanowić się nad strukturą naszego świata, mówiąc tak górnolotnie. I to pojęcie spektaklu, nawiasem mówiąc, charakterystyczne jest, że to zdanie, które pan przeczytał na początku, to jest oczywiście pierwsze zdanie książki Społeczeństwo spektaklu, które jest trawestacją, czy jakby powiedział sam Debord, przechwyceniem, czyli takim parafrazą, ukrytym cytatem pierwszej frazy Kapitału Marksa, gdzie właśnie zamiast towaru jest słowo spektakl. I ten spektakl to jest, mówiąc w takim największym skrócie, forma doświadczenia, która nas alienuje zamiast nas ukorzeniać czy dostarczać nam jakiegoś autentycznego przeżycia. To jest chyba najbardziej ogólny możliwy sposób definiowania tego. Często zresztą mylono pojęcie spektaklu z obrazem, tak? To znaczy, że żyjemy w świecie, w którym wszystko dociera do nas przez obrazy i w związku z tym zafałszowuje się ta rzeczywistość. My żyjemy właśnie w takiej iluzji, trochę w takim matriksie, który właśnie nam społeczeństwo generuje. Mi się wydaje, że to jest zbyt wąska forma rozumienia tej kategorii, ponieważ spektakl to nie jest tylko obraz, to jest język, to są pewne formuły praktyczne, to są przyzwyczajenia, to są odruchy, to jest też percepcja określona. Tak? Patrząc na różne obrazy
różni ludzie widzą różne rzeczy z powodu wielu uwarunkowań i to też jest jakoś kierowane strukturą naszego doświadczenia i tym ogólnym, społecznym jakimś kształtem rzeczywistości. Więc wydaje mi się, że tutaj to jest bardzo aktualne, no bo my żyjemy w świecie, który jest szalenie zapośredniczony przez różne formy ideologiczne i dotyczy to zarówno oczywiście przekazów wizualnych, jak i narracji, które nami kierują. Nawet słowa pojedyncze, czy nawet sformułowania, czy skojarzenia. A może pan podać jakieś przykłady z życia, takie, żeby to przełożyć na język takiego codziennego Kowalskiego w Polsce? No, skoro jesteśmy już siłą rzeczy i odpowiedzialność zrzucam na pana przy książce, czy wspomnieliśmy książkę Benjamina Belowa. No, na przykład to, że staramy się zrozumieć konflikt w Ukrainie za pomocą kategorii dobra i zła. Prawda? No to jest coś, co wydaje nam się, jeśli patrzeć na, nie wiem, nasze społeczeństwo polskie, no to wydaje się, że to jest perspektywa oczywista, prawda? Że nie sposób wręcz podejść do tego problemu, nie odwołując się natychmiast do tych kategorii. No i można powiedzieć, no dobrze, ale co właściwie te kategorie determinują, prawda? Dlaczego to podejście miałoby być precyzyjne, adekwatne i tak dalej, prawda? No, można powiedzieć, że na tego rodzaju konflikt można spojrzeć od strony socjologii, historii, nie wiem, politologii, różnych kategorii, które, prawda, które się do wydarzeń tego typu stosuje. Można analizować je w różny sposób, można opisywać uwarunkowania, dynamikę rozwoju z tej sytuacji i tak dalej. Natomiast można też podejść do tego w taki sposób, który natychmiast no, każe nam dokonywać wyboru moralnego, prawda? Który jest wyborem no, absolutnym, no, bo wybór między dobrem i złem jest po prostu zero-jedynkowy. No i też jest obciążony oczywiście nieprawdopodobnym no, takim ładunkiem pewnych powinności, prawda? Ja nie wiem, czy rozumienie zjawisk historycznych, politycznych za pomocą tych kategorii jest, szczerze powiedziawszy, specjalnie przydatne. Nie dlatego, żebym uważał, że nie ma miejsca na ocenę moralną, czy na rozważania tego rodzaju, czy osąd różnych zachowań, działań i tak dalej. Natomiast no nie jest to naturalne, prawda? Ktoś, nie mówię tutaj o jakimś, prawda, pojedynczym człowieku i tak dalej, nasze społeczeństwa wytworzyły takie kategorie i przedstawiają je jako oczywisty, naturalny, spontaniczny, niezapośredniczony sposób rozumienia tej rzeczywistości. Ale tutaj, czy faktycznie nasze społeczeństwa to wytworzyły, czy ktoś w tych społeczeństwach? No tak, no tu jest oczywiście pytanie, którego, szczerze powiedziawszy, właśnie Guy Debord raczej nie zadaje, ponieważ jego zdaniem determinuje to pewna bardzo ogólna struktura, która w sposób właściwie nieuchronny będzie do takich zapośredniczeń prowadziła. Ja myślę, że oczywiście to wymaga uszczegółowienia i te uszczegółowienia są sposobem na radzenie sobie ze skomplikowaną rzeczywistością, z jej też faktycznymi różnymi niuansami, do których te kategorie na przykład dobra i zła no po prostu nie są stworzone, tak? No bo to są kategorie religijne czy kategorie takie no właśnie bardzo polaryzujące, które raczej zamykają możliwość dyskutowania niż ją otwierają. To, co chciałem powiedzieć jeszcze, co jest szalenie istotne z punktu widzenia Guy Deborda, to jest to, że dokładnie tam, gdzie wydaje nam się, że doświadczamy czegoś w sposób bezpośredni i autentyczny, to znaczy gdzie mamy w pewien sposób taką naturalną inklinację, żeby doświadczać pewnej rzeczy w jakiś określony sposób, tam spektakl jest najsilniejszy. To jest paradoks być może, ale on jest szalenie istotny. Tak? To znaczy, jak obserwujemy rzeczywistość społeczną dzisiaj, to wydaje mi się, że lekko upraszczając oczywiście, ale jak widzimy powszechną, natychmiastową zgodę co do czegoś, to jest wielce prawdopodobne, że nie jest to brama do rzeczywistości, że tak powiem. To jest raczej symptom, który należy rozwikłać i jakoś przeczytać to, co jest między linijkami, niż po prostu w to wierzyć. Prawda? I tutaj Guy Debord się rzeczywiście bardzo przydaje, bo on pokazuje, że
że spektakl to jest taka forma alienacji, bo on tu się pojęciem marksowskim alienacji posługuje, to jest taka forma alienacji, która zarazem przekonuje nas, że daje nam coś nieprawdopodobnie autentycznego, prawda? Że daje nam możliwość spotkania z innymi, że daje nam możliwość jednomyślności. Prawda? Wszyscy dzielimy pewne wartości, no to są na przykład takie narracje, prawda? No to często teraz, no nie wiem, w Polsce jest taka, prawda, też narracja narodowa, że wszyscy, że naród polski coś. No i naród polski natychmiast występuje jako jakiś taki podmiot, który w ogóle po pierwsze coś myśli, a w ogóle myśli jedną rzecz, prawda? No nie ma społeczeństwa, które jest podzielone na wszelakie rozliczne sposoby, tylko jest jakaś Polska, która coś myśli, prawda? No to też jest figura ściśle no taka spektakularna, prawda? To znaczy to jest figura, która no jest takim widmem funkcjonującym po to, żebyśmy my mogli odczuwać jakiś rodzaj podłączenia do tej rzeczywistości, prawda? Że ona nam daje możliwość wyłączenia myślenia, a myślenie często nas niestety jednak odróżnia niż łączy, prawda? No bo można się zgadzać, nie zgadzać i tak dalej, dalej. I w zamian za to otrzymujemy szansę na to, żeby przeżyć jakąś taką wspólną sprawę, prawda? I się zatopić w tej jednomyślności, w tym współodczuwaniu, w tym też trochę zachwycie, prawda, tym, że pasujemy do siebie i tak dalej, i tak dalej. No to są funkcje, które Debord opisuje jako fundamentalne dla społeczeństwa spektaklu. Właśnie. To ja podrążę i wrócę do tego pytania o wojnę na Ukrainie, czyli co on by tutaj myślał i mówił w tym kontekście? Nie, no nie wiem, mi się wydaje, że tutaj, mówiąc ogólnie, no też ja tutaj właśnie chyba do takiego jakby drążenia dokładnego, to mi się wydaje, że nie popełniajmy tego samego błędu, to znaczy nie próbujmy tego załatwić w 5 minut, prawda, no ale wydaje mi się, że choćby zwrócenie uwagi właśnie na odpowiedzialność krajów Zachodu za no, wywołanie tego konfliktu, czy może nie bezpośrednio, ale w każdym razie stworzenie warunków do tego. No i też odpowiedzialność za przebieg jego. To jest pytanie, które jest konieczne, prawda? To znaczy, no, my nie mamy... myślę, że jest bardzo naiwne i krótkowzroczne odpuszczanie naszego przywileju jako obywateli krajów demokratycznych, jak się zowie, i oddawaniu się takiemu, prawda, przylgnięciu do jakiegoś bloku, prawda? No właśnie mamy obowiązek się zastanawiania, czy na pewno nasze rządy robią na pewno, podejmują decyzje, które prowadzą do najlepszych skutków. Czy my jesteśmy zadowoleni z tego, dokąd to zmierza? W ogóle dokąd to zmierza? Czy to, w jaki sposób nam się komunikuje te wydarzenia, jest prawdziwe czy fałszywe i dlaczego jest fałszywe, jeśli jest fałszywe i tak dalej, i tak dalej. No to są takie raczej podstawowe rzeczy, które... To jest też ciekawe, bo teraz pomyślałem, że no, że ten Debord się wydaje takim odległym w ogóle... No właśnie. Głosem, prawda? A ja mówię o rzeczach, teraz się, no właśnie mam takie poczucie dziwności, bo mam poczucie, że mówię o tak absolutnie oczywistych rzeczach i wydawałoby się, no naprawdę, no w żaden sposób niekontrowersyjnych, prawda? A zarazem w tym poczuciu mam też jakąś taką refleksję, że no nie jest to powszechna postawa i wydaje mi się, że to jest jakoś szalenie niebezpieczne. I no zwłaszcza, że mamy do czynienia, prawda, no wbrew może pozorom, bo ludzie mogą pomyśleć, że prawda, my tu rozmawiamy o spektaklu, tak jakby tej wojny nie było. No właśnie nie, to jest bardzo realne. I to jest bardzo, bardzo interesujące, że coś tak realnego, prawda, związanego z ogromnym cierpieniem, zniszczeniami, no konsekwencjami w skali globalnej, nie wiem, ekonomicznymi czy politycznymi, no trudnymi, no tak jak mówię, no w 5 minut to się tego nie da opowiedzieć, to są na długie dyskusje i obawiam się, że i tak jeszcze wszystkiego nie wiemy, prawda? No to mam poczucie, że duża część tej narracji na temat tej wojny, no to jest jakiś komiks, prawda? To są jakieś takie albo klisze militarystyczne, albo jakieś takie patriotyczne, pseudopatriotyczne figury, prawda, które no nie uczą nas myślenia krytycznego, to tak myślę, żebym to podsumował. A ono jest dzisiaj niezbędne, no bo jesteśmy
bardzo niebezpiecznym momencie, tak, tak przynajmniej ja to postrzegam. No właśnie, pomyślałem sobie o rozmowie z panem i o książce Społeczeństwo spektaklu, bo właśnie w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tego, co się dzieje w naszym kraju i w jaki sposób rozmawiamy o tej wojnie, no to wydaje się, że Debord ze swoją książką jest na czasie. Tak, tak, jest bardzo na czasie. Wie pan, ja teraz mi przyszedł taki dobry może przykład do głowy, bo jesteśmy przekonani, prawda, no ja też mówię w takiej kategorii my, no nie wiem, ja się do tego jakoś nie chcę zaliczać i w ogóle mam awersję do takich, prawda, figur obozowo jakichś, prawda, grupowych, ale no jest społeczeństwo. Polskie. Nie, myślę, że społeczeństwo polskie właśnie jest trochę bardziej podzielone niż te narracje, które ma do dyspozycji. No i to jest też jakiś permanentny chyba niedowład tego społeczeństwa jako całości, prawda? Myślę, że ludzie mogliby spokojnie myśleć różne rzeczy, których po prostu się nie da wypowiedzieć, nie da pomyśleć, nie wiem, nie ma na to miejsca, przestrzeni. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, to znaczy dzisiaj rano na przykład oglądałem kawałek takiego klipu, w którym Greta Thunberg, która jest no właśnie taką figurą no dosyć spektakularną, prawda? No bo to są takie, to jest osoba, która jest no nastoletnia, prawda? Jest aktywistką klimatyczną i tak dalej i z jakichś powodów występuje no w takich najbardziej elitarnych gremiach międzynarodowej polityki, co wydaje mi się w ogóle dosyć, no dosyć zaskakujące, prawda? Bo nie wiem, ja znam może nie jakoś bardzo dobrze, ale odrobinę takie, powiedzmy, środowisko aktywistyczne, również klimatyczne, no i myślę, że wiele z tych osób, no wiele by dało, żeby takie szanse uzyskać, no ale tutaj niektórzy mają łatwiej, ale dzisiaj Greta Thunberg odwiedziła prezydenta Zelenskiego, prezydenta Ukrainy, wspierając jego dążenia w walce z rosyjską inwazją. Tylko problem w tym polega na tym, że według narracji, którą jakby popierający Ukrainę kraje zachodnie za pomocą różnych sobie no, podległych mediów, myślę, że możemy tak powiedzieć, przedstawiają, no to Zeleński jest odpowiedzialny za największy wyrzut metanu do atmosfery w historii świata, jakim jest wysadzenie Nord Stream 2. Prawda? Ja nie mówię, że tak jest, że ja tak twierdzę, no ja uważam, że, znaczy powtarzam, że tak twierdzi na przykład New York Times, powołując się na zresztą źródła w, że tak powiem, społeczności tajnych służb amerykańskich, prawda? Czyli no mamy taki clash w obrębie tego medialnego świata, prawda, w którym no jakby nagle dochodzi do czegoś, co właściwie no jest piętrowym rodzajem sprzeczności, prawda? To znaczy no Greta Thunberg jako aktywistka walcząca o ochronę klimatu, no powinna właściwie tą rozmowę zacząć od jakiegoś nieprawdopodobnego aktu krytyki. Co to nam mówi? Nie wiem. Może to mówi o tym, że to nie Zeleński odpowiada za wysadzenie Nord Stream 2. Może to mówi nam o tym, że Greta Thunberg wcale tak nie kocha klimatu, jak twierdzi. No nie wiem, to są, prawda? Ja tego nie mówię po to, żeby tutaj jakąś jedną narrację podsuwać jako obowiązującą, tylko żeby pokazać, że w obrębie tej nawarstwiającej się, prawda, tkanki tego spektaklu, który zapośrednicza naszą rzeczywistość, no nagle dochodzi do takich spięć, które wydają się kompletnie nielogiczne, prawda? Kompletnie gdzieś nie pasują do siebie. I to jest interesujące obserwować właśnie takie momenty, w których no okazuje się, że coś tu nie gra z tą, prawda? Są jakieś rysy na tym obrazie. I w ten sposób możemy się zorientować, że być może trzeba mieć ograniczone zaufanie do tych narracji, które są no, w tym głównym nurcie przynajmniej. A proszę odszyfrować tytuł pana książki. Przypomnę, my też mamy już przeszłość, Guy Debord i historia jako pole bitwy.
To jest pierwsza część, to oczywiście jest ten główny tytuł, to jest w ogóle cytat, który pochodzi z listu, jaki Guy Debord wysłał do swojego przyjaciela, będąc jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Nawiasem mówiąc, no właśnie ta młodość Guy Deborda jest o tyle osobliwa, że jego pierwszą książką, którą on wydał w ogóle, zanim jeszcze stał się autorem Społeczeństwa Spektaklu, to była książka, która się nazywała Wspomnienia i która była takim tekstowo-wizualnym kolażem, bardzo interesującym estetycznie i też treściowo. Mnie zainteresowała w tej anegdocie właśnie ta figura kogoś, kto zaczyna od wspomnień, prawda? Zwykle jest tak, że wspomnienia no to jest coś, co przynależy do tego późnego wieku, prawda, do powrotu do swoich jakichś doświadczeń, przeżyć, działalności i tak dalej. Tymczasem tutaj to jest coś, od czego zaczynamy. I pomyślałem sobie, że to jest być może tak, że działalność Guy Deborda w jakiś sposób splata działanie polityczne z tą pracą wspomnienia właśnie. To znaczy, że tutaj chodzi o jakiś specyficzny rodzaj działania, który używa nie tyle narzędzi właśnie bezpośredniej fizycznej, politycznej aktywności, co używa jako narzędzia czasu, używa jako narzędzia historii. Stąd ten podtytuł, że historia jest polem bitwy, to myślę nikomu nie trzeba wyjaśniać w Polsce, prawda? No mamy tutaj, że tak powiem, głęboko wykopane okopy polityki historycznej i ludzi, którzy w tych okopach sobie żyją i tam strzelają do siebie różnymi narracjami od dawna. Natomiast no, w tym wypadku chodzi raczej o to, żeby w jakiś szczególny sposób użyć pamięci o rewolucji do tego, żeby tą rewolucję przedłużyć. I no, to tak mówiąc w telegraficznym skrócie jest punkt wyjścia tej książki. A w środku ja staram się przechodzić przez większość takich podstawowych kategorii, jakie stosuję w swoich tekstach i filmach też Guy Debord. Dochodzę też do kwestii pogodowych, bo był to też krytyk zanieczyszczenia środowiska. Napisał książkę Chora planeta, co zresztą trochę wybrzmiało w tym cytacie, który otwierał naszą rozmowę. Jeszcze jedna rzecz, którą bym wspomniał na temat tej książki, która może akurat w tytule nie pobrzmiewa, no ale jest to książka, która stara się też no właśnie odkłamać ten taki wizerunek Guy Deborda jako ikonoklasty, który walczy z obrazami, prawda? Dla którego te obrazy są jakoś szczególnie naznaczone no tą fałszującą taką mocą. Natomiast ja tutaj pokazuję, że Guy Debord po pierwsze sam był producentem obrazów, tak, filmowych i nie tylko. No a po drugie, że właśnie obrazy też mogą być nośnikiem tego rewolucyjnego działania przez wspominanie. Ostatnio media w Polsce i na świecie obiegła informacja o tym, że zmarł w więzieniu Ted Kaczyński, znany szerokim masom jako Anna Bomber. I Ted Kaczyński napisał manifest dla tych, którzy nie kojarzą, Społeczeństwo Przemysłowe i jego przyszłość. Tam w jednym momencie pisze tak, cytuję: historię tworzą aktywne, zdeterminowane mniejszości, a nie większość, która rzadko ma jasne i trwałe wyobrażenie o tym, czego naprawdę chce. Koniec cytatu. Czy pana zdaniem są jakieś podobieństwa między tym cytatem, a tym, o czym tu chciał powiedzieć Kaczyński swoim odbiorcom, a tym, jak działał, co robił właśnie Debord? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam.
Tak, to jest, muszę powiedzieć, dosyć zaskakujące zestawienie. I muszę powiedzieć, że nie wpadłem na to. To jest rzeczywiście ciekawy pomysł. I no też trochę pod wpływem namowy pana przeczytałem właśnie niedawno ten manifest, i więc jestem na świeżo, nigdy wcześniej tego nie robiłem. Dla mnie ten Ted Kaczyński był taką trochę postacią właśnie medialno popkulturową. Natomiast ten tekst wydaje mi się generalnie charakterystyczny dla tego rodzaju postaci. Często tam się mieszają właśnie jakieś takie wątki no, błyskotliwe z no, dosyć takimi, jakby to powiedzieć, no uproszczeniami, takimi wszystkoizmami, to znaczy, że wszystko, do wszystkiego jest jeden klucz i tak dalej. Nawiasem mówiąc, to chyba mogłoby być trochę podobny do Deborda. Deborda zresztą często krytykowano za to, wydaje mi się, że to jest krytyka zasadna, to znaczy, że to społeczeństwo spektaklu jako kategoria i ta książka, bo ja uważam, że tą książkę w ogóle warto czytać. Myśmy zresztą takie były seminaria Pisma Widok w Centrum Jasna w pandemii. Myśmy zrobili takie online'owe czytanie tego Guy Deborda rozdział po rozdziale i to świetny sposób na czytanie tej książki, wydaje mi się. Bardzo dużo ciekawych tam wątków się pojawiło. Natomiast z drugiej strony ta książka pozostawia niestety takie wrażenie obcowania z jakimś takim absolutnie totalitarnym systemem. Totalitarnym w tym sensie, że nie znajdującym w ogóle żadnego wyjątku. To znaczy każdy wyjątek jest natychmiast włączany z powrotem do spektaklu. Nie ma, wobec spektaklu nie ma zewnętrza, nie można być poza spektaklem. I że to jest takie z jednej strony oczywiście deprymujące, ale to chyba jeszcze nie powinien być specjalnie argument, tak? No bo my nie mamy, jako powiedzmy, intelektualiści jakiegoś zobowiązania, żeby ludziom jakby poprawiać humor. Ale większy problem wydaje mi się w tym, że to może nie zostawiać nam narzędzi do uprawiania aktualnej krytyki, prawda? Że to jest zbyt ogólne. I coś jest, wydaje mi się, w tym Kaczyńskim podobnego, no bo to są, prawda, to jest wizja świata, w którym postęp technologiczny doprowadził no, do takiego skrajnego nieszczęścia, można powiedzieć, i odpowiada za większość w ogóle bolączek naszych społeczeństw. I jest to nieuchronne, jest to postępujące. Nie ma wobec tego alternatywy, a jeżeli istnieje ta alternatywa, no, to ona zostanie zduszona przez ten rozwój technologiczno-przemysłowy. I wydaje się, że no właśnie pytanie, co dalej, prawda? Tutaj jest moment chyba, w którym Debord i Ted Kaczyński wybierają podobną drogę działania, to znaczy wycofanie, prawda? To znaczy Ted Kaczyński mieszkał, nie pamiętam ile lat, ale no wiem, że długi czas no na totalnym odludziu, zamknięty w chacie leśnej i właściwie bez kontaktu z tym światem nowoczesności. Guy Debord wprawdzie nie poszedł aż tak daleko, ale jego strategią była raczej niewidzialność, tak? To znaczy jego pomysł na to, w jaki sposób się wyzwolić z tego społeczeństwa spektaklu, no to nie jest przejęcie w nim władzy, bo czegoś takiego nie ma, bo spektakl jest o wiele bardziej ogólny, o wiele szerszy niż to, kto dziś jest prezydentem kraju takiego lub innego. No tylko to jest jakaś taka próba, no właśnie, jak wieść życie, będąc niewidzialnym. Coś takiego, prawda? I w ten sposób, nie pozostawiając śladów, nie wchodząc w interakcję z tym spektaklem, no jakoś się z niego wyzwolić. Ale no nie jest to strategia, która tę rzeczywistość opisaną przez samego Deborda może zmienić tak naprawdę. No i tutaj wydaje mi się, no na takim najbardziej ogólnym poziomie, bo to oczywiście no, trzeba by te teksty też długo wspólnie poczytać, żeby różne wątki wyciągnąć. Zastanawiam jeszcze jedna rzecz, może powiem już tak na marginesie, że no tutaj posługiwałem się polskim tłumaczeniem, więc nie wiem, czy to jest adekwatne, ale tutaj jest taka właściwie powtarzający się wątek krytyki lewactwa, co wydaje mi się bardzo ciekawe i mówię to jako osoba, która się deklaruje zdecydowanie jako człowiek lewicy i o jakichś tam lewicowych sympatiach i poglądach, więc wydaje mi się to bardzo interesujące, no właśnie też przydatne dla jakiejś takiej autokrytyki, no bo
Wiadomo, że krytykowanie swoich jakby oponentów to jest dosyć łatwa działalność, natomiast autokrytyka no to jest szansa na prawdziwą jakąś, no jakąś naukę, więc wydaje mi się, że choćby z tych względów też Ted Kaczyński do tego Deborda pasuje, no bo Debord też był lewicowcem o takich bardzo specyficznych pozycjach, tak? To znaczy to była taka no wyjątkowa postać w obrębie francuskiej lewicy i niespecjalnie szufladkowalna, że tak powiem, według takich podziałów, które tam wtedy funkcjonowały no najsilniej. Mm-hmm. No ciekawie pan wybrnął z tego pytania. No, ja z kolei jestem bardzo ciekawy, gdyby oni się spotkali. Myślę, intuicja podpowiada by mi, że znaleźliby wspólny język na wiele tematów. No pod warunkiem, że Guy Debord to by przeżył, prawda? Myślę, że by przeżył. Myślę, że Znaczy, nawiasem mówiąc, to jest ciekawe, bo jak wiadomo, no Guy Debord popełnił samobójstwo. Tak. Jakby targnął się na swoje życie w sposób, no, dokonał zamachu na swoje życie, można to tak ująć, no więc tutaj jakby myślę, że jest pewna komplementarność również tych odruchów. No. Dobrze, teraz kolejny cytat z Deborda. Nie zmieniłem jak inni poglądów raz czy kilka razy w miarę jak czasy się zmieniały. To raczej czasy zmieniały się zgodnie z moimi poglądami. Wystarczający powód, żeby nie cieszyć się sympatią współczesnych. Koniec cytatu. Proszę powiedzieć, kto był wrogiem autora Społeczeństwa spektaklu, kiedy żył i jak myśli pan, kto byłby dzisiaj jego wrogiem? To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że łatwiej chyba jest odpowiedzieć na to drugie pytanie. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawe są afiliacje Deborda, takie nieoczywiste, to powiem może za chwilę, spróbuję. Jeśli miałbym powiedzieć tak najbardziej poważnie, kto byłby dziś wrogiem Guy Deborda, to powiedziałbym wszyscy. Naprawdę. Jestem przekonany, że byłby to absolutny outsider. Byłby to absolutny enfant terrible i nie znalazłby żadnej przystani w żadnym z jakby dostępnych takich powiedzmy głównych nurtów dyskusji politycznej ze względów bardzo prostych, to znaczy to był człowiek nieprzejednany, tego mu odmówić nie można i być może była to jego słabość też w jakiś sposób. Wspominałem o tych ograniczeniach teoretycznych, być może to też prawda, ta taka totalność tej wizji byłaby rzeczywiście jego ograniczeniem, ale ona wynikała właśnie z bardzo głębokiego i bardzo w pewnym sensie prostolinijnego przywiązania do tej swojej wizji. No i dzisiaj to chyba raczej nie byłoby możliwe, zwłaszcza, że on w ogóle na przykład miał całkowitą awersję do występowania w różnych mediach, tak? No. Udzielił, zdaje się, jednego wywiadu telewizyjnego, do którego tam się przygotowywano miesiącami, bo on cały czas stawiał nowe warunki, w ogóle dekonstruował tą całą konstrukcję właśnie medialnego przekazu i tak dalej, więc to no, w dzisiejszych czasach nie byłoby w ogóle jak do niego dotrzeć prawdopodobnie. No i to byłby pierwszy powód. Inny powód to oczywiście jest to, że no, jego elastyczność taka właśnie, jeśli chodzi o afiliacje polityczne i tak dalej, była żadna, w związku z tym no też to by nie sprzyjało pewnie jakimś sojuszom. Natomiast no, no, na pewno jego wrogami generalnie no to byli wszyscy ci, którzy w tej nowoczesności Społeczeństwa spektaklu jakoś się umościli i jakoś rozpoznali tą przestrzeń jako własną, czyli też trochę wszyscy, bo to, co to z czego nas próbuje wybić Guy Debord, no to jest taka nasza, chciałem powiedzieć, mieszczańska tożsamość, ale nie chodzi tutaj na to klasę mieszczańską, tylko o mieszczaństwo jako po prostu typ socjalizacji, prawda, że my po prostu osiadamy, akceptujemy warunki tego społeczeństwa, szukamy w nim raczej wygody niż niewygody, prawda? I kupujemy jego różne warunki wstępne raczej niż je kontestujemy. I to jest dokładnie to miejsce, gdzie Guy Debord stawia tamę. No, dlatego wydaje mi się, że nie byłoby łatwo nikomu z nim i jemu z nikim. Tak myślę.
Ostatnie pytanie, jak dziś stawiać opór społeczeństwu spektaklu? Ja myślę, że może to jest mało debordiańskie, ale to już jest moja refleksja. Wydaje mi się, że paradoksalnie dzisiaj trzeba wrócić do jakichś takich bardzo, bardzo oczywistych rzeczy. Właśnie wspomnieliśmy, prawda, zresztą to też jest ciekawe, bo pan przed chwilą zacytował te słowa Deborda, że nigdy nie zmieniałem poglądów, a rzeczywistość się zmieniała tak, że jestem ciągle z nią pokłócony, prawda, no tak parafrazując. I trudno nie mieć podobnego wrażenia, tak, to znaczy, że jakoś tak się zadziało, że jeśli ktoś miał wystarczająco długo te same poglądy, to mógł się już i mógł już usłyszeć, że jest po każdej ze stron o spektrum politycznego. Prawda? To jest jakieś takie permanentne zamotanie. Wydaje mi się, że dzisiaj społeczeństwo spektaklu można rozbroić za pomocą starych kategorii i narzędzi, które no, na przykład stosuje, czy kiedyś stosowało dziennikarstwo. Prawda? To znaczy to, że chodzi o prawdę, że chodzi o ocenę rzeczywistości na podstawie wszystkich dostępnych danych, że chodzi o bezstronność niemożliwą, a zarazem konieczną, przynajmniej jako zasadę, czy narzędzie, czy metodę pracy, że chodzi o dyskusję, a nie, prawda, przerzucanie się jakimiś oszczerstwami, czy budowanie jakichś figur, prawda, zagrożenia i tak dalej. No takie rzeczy, które wydają się w ogóle stanowić kanon naszych społeczeństw w demokracji liberalnej. Oczywiście ten kanon w praktyce jest kompletnie nieistniejący, moim zdaniem w zatrważającym tempie znika, ale wydaje mi się, że dzisiaj, jeśli chcemy ten spektakl rozbroić nie w sposób ogólny, tylko w sposób trochę bardziej szczegółowy, no to możemy to zrobić za pomocą właśnie tych kategorii, które no wydają się oczywiste, a już trochę nie są. Tak ja bym to argumentował i też należy się ćwiczyć w podejrzliwości. Takie jest moje generalne przekonanie. To zaczęliśmy od wojny na Ukrainie, to ja bym może tutaj wstawił ten temat, czyli na przykładzie tej sytuacji, jak stawiać opór? No przede wszystkim sprawdzić, znaczy, no tak, pierwsza rzecz, nie czytać mediów głównego nurtu. To jest podstawowe rozpoznanie, niestety nieobecne w większości, nie tylko społeczeństw, no nie wiem jak jest ze społeczeństwem jako całością. Tutaj też nie będę udawał, że mam jakiś dostęp do duszy naszych społeczeństw, natomiast obserwując tak zwany świat, no nie wiem, komentariatu, no to mam poczucie, że jest to trochę takie echo, które cały czas, w którym cały czas wracają te same figury. Czyli ja bym tutaj powiedział, bo tak jak pan powiedział o tym wysadzeniu Nord Stream 2, o czym informował New York Times, rozumiem, że mniej wierzymy New York Timesowi, a bardziej Hriszowi, który napisał, że to robota Amerykanów. Wie pan co, to nie jest kwestia wiary. To jest kwestia wiarygodności. New York Times zaczął od tego, że Nord Stream 2, no weźmy już ten przykład, tak? No jest to też wydarzenie zastanawiająco nieobecne w naszej codziennej rzeczywistości. Dokładnie. A o wydarzenie o skali gigantycznej, prawda? Z wielu powodów. Nie mówię tego jako fan Nord Stream 2 czy przeciwnik Nord Stream 2, to nie ma znaczenia. To chodzi o to, że kaliber tego, co się stało i absolutna cisza, która spowija to wydarzenie, no to już jest samo w sobie wydarzenie, prawda? Dokładnie. To po pierwsze. Po drugie, no New York Times, który, nie wiem, czy jak państwo właśnie, skoro się już tak ćwiczymy, ja się też sam ćwiczę w ten sposób, więc to jest wspólna praca. Jak New York Times pisze na podobne tematy, no to pisze anonimowy urzędnik tam Pentagonu albo służb specjalnych, tak? Czyli nie wiadomo, kto to jest, być może nikt, tak? Jest to bardzo łatwo napisać takie słowa, czyli to są takie wieści nie wiadomo skąd. New York Times na początku stwierdził, że zrobili to Rosjanie. No, proszę mi wybaczyć, nie jest to specjalnie logiczne. Jeśli ktoś buduje taką infrastrukturę, może ją sobie wyłączyć w każdej chwili, może jej używać
jako narzędzia nacisku. No jest wiele sposobów, nie ma żadnego powodu, żeby wysadzać coś takiego sobie samemu. Ale to nie dość, tak? Po drugie, dzisiejsza wersja jest, jeszcze była w międzyczasie zresztą wersja, że tam jakieś cztery osoby wynajęły jacht w Polsce i wysadziły, prawda, najważniejszą infrastrukturalną inwestycję w tej części świata. No, to jest po prostu niedorzeczne. To nie jest kwestia wiary, tylko to jest po prostu niedorzeczne. No a teraz jest trzecia wersja, wspominam, trzecia, czyli to, jeśli chodzi o wiarygodność, no to mamy tutaj już jakby trzy narracje. Każda z nich, kiedy się pojawia, to jest absolutnie oczywista i absolutnie w ogóle nie podlega dyskusji i za chwilę się zmienia. No teraz jest taka, że zrobili to Ukraińcy. To jest swoją drogą już dosyć wredne, bo to jest po prostu wystawianie swoich sojuszników w tej całej wojnie medialnej na konsekwencje tego, co się stało. No ale no, któraś z tych wersji musi być nieprawdziwa, to po pierwsze. No, tak? Druga rzecz, czy trzecia już w tym momencie, Simon Hersh napisał jak dotąd chyba najbardziej wiarygodną, zresztą nie tylko on, to było tam dyskutowane i w internecie, i w różnych innych portalach dosyć szczegółowo, są też bardziej szczegółowe niż jego opisy tego prawdopodobnego przebiegu wydarzeń. Natomiast proszę zobaczyć, że tego nie ma. Tak? Znaczy nikt na ten temat też nie dyskutuje. Skądinąd były informacje, że Facebook, o ile się nie mylę, zawieszał możliwość w ogóle udostępniania tego artykułu w internecie. Więc no, mamy do czynienia z jakimś takim, a jak się wpisze, nie wiem, zachęcam, nie wiem, czy to jeszcze tak jest, ja to zrobiłem, jak się wpisze na przykład na stronie Gazety Wyborczej imię i nazwisko Simona Hersha, no to mamy artykuł sprzed 10 lat, gdzie on jest przedstawiany jako jeden z najważniejszych dziennikarzy w historii w ogóle dziennikarstwa. Natomiast jest wzmianka na temat Nord Stream 2, gdzie imię i nazwisko jest poprzedzone kontrowersyjny dziennikarz. No, okazuje się, że jakby już prawda, ikona dziennikarstwa, którą Hersh jest i zasłużenie, ponieważ jest to autor wielu no, fundamentalnych historii sięgających jeszcze wojny w Wietnamie. Już jest to, prawda, już jest, czytelnik już musi wiedzieć, że coś tu nie, jest nie tak z tym człowiekiem, prawda? Już. I to są, no, jeśli się coś takiego zbierze do kupy, no to naszym obowiązkiem jest zastanowienie się, która z tych wersji ma ręce i nogi, ta, która jest logiczna, która jest poparta argumentami, które źródło ma większą możliwość manipulowania nami i większy interes, żeby to robić, prawda? Za Herszem nie stoi nikt, prawda? To jest człowiek, który ma 80 parę lat, zdaje się, i naprawdę dosyć silną reputację, którą chyba niedobrze byłoby tracić na koniec życia. A New York Times jest w każdy możliwy sposób powiązany z po prostu władzą w Ameryce i taką lub inną, korporacyjną, polityczną i tak dalej. No więc to są narzędzia, które są konieczne do tego, żeby w ogóle się w tym gąszczu jakoś zorientować, prawda? Można mieć potem różne oceny tego, bo to też powinniśmy sobie chyba dawać pełną, jakby pełne prawo do tego, żeby wyciągać wnioski po swojemu i się też nie dawać jakieś tutaj włączać przymusy. Natomiast no, żeby rozpoznać w ogóle, co nas otacza, no to tego jest wymagana jakaś praca, prawda? I to taka no żmudna, bo prawda, najłatwiej jest przeczytać pół tam lidu i pocieszyć się swoimi emocjami i w ten sposób domknąć jakoś ten świat, w którym niby się żyje. No ale to może nie być świat realny. Mhm. A to jeszcze na koniec dopytam, a pan jak próbuje rozpoznać, co jest prawdą, patrząc na Ukrainę, gdzie pan szuka informacji? Ja myślę, że to jest. Ja szczerze powiedziawszy, nie byłem zwykle zainteresowany podobnymi wydarzeniami, bo też moje zainteresowania badawczo-pisarskie były gdzie indziej. Zresztą ten Guy Debord trochę o tym świadczy, prawda? No, że to nie jest o polityce Guy Deborda, tylko bardziej właśnie o kulturze wizualnej i tak dalej. No ale to już w tym wypadku jest za blisko i za groźnie i za,
i za dziwnie, żeby się nad tym nie pochylać. Więc jakoś dosyć intensywnie zacząłem po prostu to śledzić i ja wiem, wydaje mi się, że na początek zapraszałbym na stronę antiwar.com, ponieważ jest to strona, która jest antywojenna, w związku z tym nie będzie nas ona namawiać na kibicowanie takim lub innym jakby bojownikom w tej walce, a to jest moim zdaniem warunek wstępny. Ja wiem, że to może zabrzmieć kontrowersyjnie, bo powiedzenie, że nie kibicuje się żadnej ze stron, brzmi jakbyśmy tutaj brali strony, prawda, i tak dalej. Natomiast właśnie no jest to niezbędny etap do tego, żeby w ogóle zrozumieć, co się dzieje. I zwłaszcza dla dziennikarzy, których obowiązkiem nie jest trzymanie propagandowej linii nikogo. Nawet kogoś, kogo chcą bronić, z kim się chcą zgadzać i za kogo trzymają kciuki jako ludzie, bo też nie udawajmy, że czegoś takiego nie ma. Natomiast no, obowiązkiem ich jest próba możliwie szerokiego i no, bezstronnego przekazywania czy próbowania tego, żeby skonstruować jakiś w miarę przybliżony obraz rzeczywistości. Mi się wydaje, że antiwar.com to robi. O ile dobrze wiem, to jest strona prowadzona przez środowisko libertariańskie, z którym ja szczerze powiedziawszy politycznie się nie zgadzam, ale nie ma żadnego znaczenia, bo oni udostępniają po prostu dość obszerną wiedzę na temat codziennych wydarzeń politycznych. Jest sporo podcastów, myślę, że jest, no myślę, że też ufałbym bardziej niezależnym źródłom i niezależnym portalom, nie wiem, Consortium News, Mint Press, też na początek, prawda, które po prostu no, utrzymują się z subskrypcji czytelników, a nie z dotacji przemysłu zbrojeniowego, no bo nie wiem, jak można liczyć na to, że ludzie, którzy zarabiają na wojnie, powiedzą nam o niej prawdę, no to jest po prostu niemożliwe. A tak się jakoś podziało, że no, przynajmniej amerykańskie media głównego nurtu są dość, że tak powiem, intensywnie filtrowane przez te przemysł zbrojeniowy, no bo oni dostarczają ekspertów, reklam, no i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj no, mamy do czynienia z jakąś taką niemożliwością bezstronnej wiedzy, tak? Czy przynajmniej takiej, która próbuje nam pokazać jakąś bezstronną informację, czy po prostu prawdę, tak? I dla mnie no, to jest istotne, dlatego że jestem przekonany i to jest jedna z tych rzeczy, które wydawało mi się, że są oczywiste i nie zmieniłem co do tego poglądu, ale rzeczywistość w międzyczasie bardzo się przeobraziła. No to znaczy, że wojna po prostu powinna trwać zawsze jak najkrócej i pochłonąć jak najmniej ofiar i że to jest oczywisty obowiązek każdego intelektualisty, żeby być przeciwko wojnie. To się stało bardzo nieoczywiste naokoło i to odnotowuję z pewnym przerażeniem. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Paweł Mościcki. Ja polecam dwa teksty, które ukazały się w tygodniku Spraw Obywatelskich naszego gościa. Przemysły władzy oraz propaganda, koniec wspólnego świata. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.